Tak wygląda obecnie rozbudowana centrala telekomunikacyjna GSMR w Warszawie. To właśnie tutaj pracownicy Polskich Linii Kolejowych czuwają nad prawidłową pracą sieci GSMR. To z kolei kabina maszynisty, który w taki oto sposób komunikuje się z dyżurnym ruchu. Kierownik 17202, tarcza podana. Jak widać, ten system radiołączności nie pozwala jego użytkownikom na jednoczesne nadawanie oraz odbieranie komunikatów, co znacząco wydłuża czas całej komunikacji. Już niedługo, dzięki inwestycji realizowanej przez Polskie Linie Kolejowe, komunikacja będzie wyglądała następująco. Dzień dobry, kłania się maszynista pociągu 96, 561, chciałem sprawdzić łączność. System GSMR oparty jest o standardowe rozwiązania sieci komórkowych, ale został on dostosowany do potrzeb kolejnictwa poprzez zastosowanie funkcji ułatwiających nawiązywanie połączeń np. pomiędzy dyżurnym ruchu a maszynistą. W celu umożliwienia takiej komunikacji na liczącej blisko 850 km trasie łączącej wschód z zachodem Polski wybudowanych zostało 107 obiektów radiokomunikacyjnych. GSMR pozwala na szybki i sprawny kontakt, ale nie tylko. System ten poza funkcjami głosowymi, poza łącznością pomiędzy poszczególnymi użytkownikami sieci, zapewnia również transmisję danych dla potrzeb ETCS-u, czyli Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem na Kolei. Polskie Linie Kolejowe planują już kolejne inwestycje, których celem jest unowocześnienie infrastruktury kolejowej. Kolejnym krokiem będzie budowa Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem ETCS. Współpraca obu systemów pozwoli na upłynnienie ruchu kolejowego oraz zapewni większe bezpieczeństwo na torach. Obecnie znajdujemy się w Centrum Zarządzania Siecią GSMR, której pracownicy w systemie całodobowym obserwują alarmy oraz informacje spływające z systemu, a także podejmują odpowiednie działania naprawcze w przypadku zaobserwowanych uszkodzeń. Zobaczmy, jak system będzie działał w praktyce. Na torach umieszczone są czujniki, tak zwane eurobalisy, które są podstawą lokalizacji pojazdów. Tor dodatkowo wyposażony jest w tak zwane radiowe centra sterowania RBC, które komunikują się z lokomotywą. Komputer w kabinie nie tylko pokazuje dane maszyniście, ale także kontroluje jego działania, reagując w przypadku zignorowania komunikatu. W efekcie, jeśli maszynista na przykład nie dostosuje prędkości do wymaganej, system zrobi to za niego, automatycznie wyhamowując pociąg. Ponadto systemy GSMR oraz ETCS są częścią Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS, wdrażanego przez Unię Europejską w celu osiągnięcia interoperacyjności kolei w Europie. W efekcie polskie pociągi w przyszłości nie będą musiały zatrzymywać się już na granicach w celu wymiany lokomotywy bądź maszynisty, a ruch kolejowy w Europie będzie płynniejszy.